Kinga Kalandyk, doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i moderatorka jednego z paneli, panelu poświęconego efektywności energetycznej budynków. Jakie są najważniejsze konkluzje tego panelu? Podczas panelu staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, jakie są wyzwania i zagrożenia wobec przyjętej przez Parlament Europejski dyrektywy budynkowej. Próbowaliśmy znaleźć narzędzia, które należy znaleźć, aby te wyzwania wykorzystać dla Polski, a zagrożenia jak najmniej, żeby były bolesne dla ich obywateli. Próbowaliśmy też odpowiedzieć na pytanie, że dlaczego polityka ekologiczna Unii Europejskiej wzbudza tyle strachu, tyle niepewności i kontrowersji. I myślę, że to się udało odpowiedzieć, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, i jednak przepisy, które są narzucone przez Unię Europejską, a mają być zaimplementowane w naszym kraju, dużo zależą od nas i nie wygląda to źle, a można potraktować jako szansę dla Polaków i Polek. No właśnie, dlaczego, skąd się bierze ten strach przed tymi dyrektywami, przed ETS-em i tak dalej? Pojawiają się nawet już jakieś dezinformacje i tak dalej, ale skąd się to bierze? Właśnie z tych dezinformacji. Jakie są takie najważniejsze z tych dezinformacji, takie, które łatwo... Są zastraszani, że jest to dyrektywa wywłaszczeniowa, że mieszkańcy będą zmuszeni do remontu swoich domów, a zupełnie nie ma żadnych zapisów w dyrektywie, że taka sytuacja może mieć miejsce. Wręcz dyrektywa stanowi o tym, że my obywatele mamy być nie przedmiotem, ale podmiotem biorącym udział w tej transformacji energetycznej budynków i że tak mamy swoją sprawczość, zrozumienie, że my też mamy wpływ na energię i my sami w obrębie swojego budynku, swojego domu, możemy zarządzać tą energią właściwie, po to, żeby potem nie odczuwać nawet kosztów wprowadzenia ETS-u 2, bo on zostanie wprowadzony i jeszcze do końca nie wiemy, jak on będzie wyglądał. Niemniej jednak też nie będą wzrost cen za nośniki paliw uzależnione od ich emisyjności. Oczywiście węgiel jako najbardziej nośnik emisyjny będzie miał największy wzrost kosztów, natomiast gaz, który teraz powszechnie Polacy są straszeni gazem, że zaraz te montowane kotły gazowe będą musiały być demontowane, absolutnie takiego miejsca nie będzie, nie ma prawa być. I te koszty będą nie tak aż duże, przynajmniej na razie w tych przewidywaniach. A na co mamy wpływ? Na oszczędność energii, na poprawę izolacyjności domów. Więc jeżeli zaoszczędzimy tą energię domu, to my też będziemy mieć te rachunki, mamy wpływ poniekąd na te rachunki kiedyś w przyszłości. Tak jak słyszałem kilka wystąpień, będąc na części panelu, wydatki na efektywność energetyczną budynku to jest inwestycja, która ma się zwrócić w postaci niższych rachunków, w postaci lepszej jakości materiałów. I to jest ten wpływ obywateli na transformację energetyczną. Dokładnie. Dobrze zaplanowana termomodernizacja jest skazana na sukces. Zainwestowane środki finansowe w poprawę izolacyjności to najbardziej efektywnie wykorzystane środki. Dodatkowo dyrektywa budynkowa wręcz wyraża troskę o właśnie finansowanie tej transformacji energetycznej budynków poprzez docieranie do ludzi, których dotknięte są ubóstwem energetycznym. Podaje nowe modele finansowe. Mamy w tym momencie kilka programów finansujących poprawę efektywności energetycznej budynku, ale też są planowane nowe. Płacisz, kiedy oszczędzasz, czyli spłata kredytu z gwarantowanych oszczędności. Więc jak wszystko na to wskazuje, nie ma obaw, że Polacy zostaną zaatakowani przez przepisy, które swoją drogą nie są nowe. To jest nowelizacja już istniejących przepisów. Tylko właśnie ta dezinformacja, to powielanie, można powiedzieć, nieprawdziwej informacji powoduje chaos, kontrowersje
i strach przede wszystkim, a strach nie jest dobrym doradcą, bo podejmowanie decyzji właśnie w zakresie czy wymiany źródła ciepła, czy termomodernizacji, czy co robić w jakiej kolejności, na które źródło przejść, strach jest złym doradcą, a to należy przemyśleć. Nagrywamy to w budynku Politechniki Rzeszowskiej. Nawet jakby popatrzeć przez okna Politechniki, można tu znaleźć, można zobaczyć budynki, może już nawet niezamieszkałe, zbudowane z pustaków i cegieł. I te budynki, jeśli właściciele nie będą tego chcieć, pozostaną takie i właściciele muszą mieć świadomość, że gdyby chcieli je ogrzewać, chcieli je użytkować tak jak w dotychczasowej formie, że będzie to tylko wyższy koszt dla nich. Będą wchodziły klasy energetyczne. W tym momencie jest poddawany, był do konsultacji projekt rozporządzenia właśnie w sprawie metodologii charakterystyki energetycznej budynków. Jest tam pewna propozycja, są klasy określone względem zapotrzebowania na energię budynków. Wpłynęły uwagi od szerokiego grona środowiska, które czytało projekt rozporządzenia. Taka idea ma być właśnie w związku z prowadzeniem tych klas, że łatwo mamy dowiedzieć się, porównując tak jak w tym momencie mamy klasy energetyczne urządzeń AGD, żeby wiedzieć czym, jak energochłonny jest ten budynek nasz, ale sami i tak podejmujemy decyzję, czy chcemy to zmienić. Do końca nasza decyzja w tej materii, oczywiście będzie to miało wpływ na ewentualny koszt sprzedaży, prawda, domu, koszt wynajmu, bo im gorsza klasa, tym może będzie trudniej sprzedać taki budynek, ale tu chodzi głównie o mieszkańców, właścicieli domów, którzy może nie planują tej sprzedaży, tylko chcą, mieszkają w tym domu, prawda, i z każdej strony no, nośniki energii, ceny energii nigdy nie będą już tanieć, no raczej takich trendów nie będzie, więc mają wręcz szansę, otwierają się szanse, że jeżeli chcą mieć wpływ na to, jakie wysokie te rachunki mają płacić, mają szansę, żeby to zmienić, żeby obniżyć te rachunki, no bo one stanowią dosyć duży koszt w całym tym udziale kosztów, które takie ponosi przeciętny mieszkaniec.